Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będzie o torebkach. Ja jestem dziewczyną, która zdecydowanie, gdybym miała dołączyć do jakiegoś teamu i miałabym do wyboru team torebki lub team buty, zdecydowanie poszłabym w kierunku torebek. Bardzo, może nie wiem jak to nazwać, ale mam taką swoją wishlistę. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się większość z nich, z tych takich torebkowych marzeń zrealizować. Natomiast też nie mam jakiegoś strasznie dużego ciśnienia i nie ukrywam, że to tak sobie powolutku, stopniowo, nie kolekcję, to żadna kolekcja. Zobaczycie, że ja mam w tej chwili 4 torebki, o których Wam tu dzisiaj opowiem, które pokażę i z których w ogóle jakby korzystam. Nie mam tutaj na tę chwilę, mieszkając tu, gdzie mieszkam, nie mam nic innego. Skorzystam tylko z tych 4 i faktycznie je noszę. Poza jedną, która właśnie jest najnowsza i od niej sobie jakby zaczniemy, to pozostałe mam już minimum rok. Więc jakby wydaje mi się, że też mam już jakieś doświadczenie, mogę opowiedzieć o nich coś więcej niż tylko pokazać, że cześć, mam torebkę, koniec. Bo jakby noszę je, korzystam, mam już jakieś, wiecie, spostrzeżenia. Także dzisiaj będzie o moich aktualnych torebkach. Tak jak mówiłam, nie jest ich jakoś super dużo. Nie chcę też w tym filmie poruszać kwestii ceny, w sensie nie będę Wam mówić, ile co kosztowało. Po pierwsze, wydaje mi się, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to wejdzie, sprawdzi i się dowie. Wiem, że wiele osób tego nie zrozumie. Ja też wielu rzeczy nie rozumiem innych, ale uważam, że niech każdy sobie, wiecie, wydaje swoje pieniądze na co tam chce. Także tej kwestii nie będę Wam tutaj może, nie będę Wam po prostu mówić, co ile kosztowało. Ale będą linki, ponieważ wszystkie te torebki poza jedną, która jakby jest cały czas dostępna, tylko chyba delikatnie w innej wersji kolorystycznej, one wszystkie są cały czas dostępne. To, na co ja też zwracam uwagę, to to, żeby te torebki były uniwersalne dosyć. Zobaczycie, że są kolory bardzo stonowane, nie ma tu żadnego szaleństwa większego, nie ma w ogóle szaleństwa. Do tego nie lubię, jak torebki mają jakieś takie wielkie, gigantyczne logo, które widać już ze 100 metrów, to 100 metrów to trochę mało, z kilometra, że jest to torebka z jakiejś tam na przykład firmy. Jakoś ja tego za bardzo nie czuję, lubię jak rzeczy są takie bardziej ciche i dyskretne, powiedzmy. Natomiast tak, wszystkie torebki noszę, ze wszystkich korzystam i zaczniemy właśnie od tej pierwszej, która jest najnowsza i którą pokazałam Wam w ostatnim filmie. Jest to torebka z firmy Celine. Model nazywa się Luggage, wersja najmniejsza, czyli Nano. Ona jest czarna, co zresztą chyba widać tutaj dosyć dobrze, to nie jest ciemny granat, ona jest po prostu czarna. Ja nie jestem pierwszą właścicielką tej torebki, w sensie ja ją kupiłam z drugiej ręki, dlatego że... W ogóle zacznijmy od tego, że to było moje torebkowe marzenie od 10 lat. Cieszę się, że w końcu udało mi się je spełnić, trochę przypadkowo, bo ja gdzieś polowałam na coś delikatnie innego, coś na inną torebkę, ale udało się, mam i jestem z niej bardzo zadowolona. Ta torebka była chyba przez wcześniejszą właścicielkę noszona i ubrana i w ogóle wyszła z domu jakieś 2 razy, dlatego że jest w stanie totalnie idealnym. Ona nie ma żadnych nigdzie śladów noszenia. W sensie w ogóle jakby mam wrażenie, że ona przeleżała większość swojego dotychczasowego życia w tej torebce przeciwkurzowej. I oczywiście paragon, mam ten woreczek, mam jakby wszystko. Natomiast no, spełniłam swoje małe torebkowe marzenie. Dziewczyny, które rozumieją, też wzdychają w jakiś torebek, no to pewnie będziecie wiedzieć, jakie to jest przyjemne uczucie posiadać w końcu coś, co się chciało po prostu mieć od wielu lat. Ta torebka sama w sobie jest dosyć niepozorna, bo wygląda na malutką. Natomiast ona jest bardzo pojemna. Ja zawsze, zanim coś kupię, to robię research, oglądam, zazwyczaj, szukam, sprawdzam, nie podejmuję takich pochopnych decyzji, nie kupuję czegoś pod wpływem chwili. Obejrzałam bardzo dużo filmów na przestrzeni tych wszystkich lat o tej torebce, w sensie recenzji tej torebki. Widziałam właśnie porównanie, dziewczyna pokazywała, ile rzeczy zmieści do tego modelu i do modelu też z firmy Celine, ale Beltbag w tym samym rozmiarze Nano. I ta torebka naprawdę jest pojemna, ona ładowała, tylko że ma dosyć prosty kształt. Do tego tutaj te boki się nam lekko jakby rozszerzają, widzicie, ona się delikatnie tutaj rozszerza, więc naprawdę mieści dosyć dużo. Ja w tej chwili, zresztą w ogóle zauważyłam, że
Im mam mniejszą torebkę, tym okazuje się, że mniej rzeczy ze sobą potrzebuję i nie noszę. Jak mam dużą torbę, to tam dużo rzeczy nawrzucam. Jak mam mniejszą, to okazuje się, że połowa z tego, co w tej dużej było, nie jest mi kompletnie do szczęścia potrzebna. No i na tę chwilę tutaj w tej torebce mam rzeczy najpotrzebniejsze, coś, co noszę ze sobą praktycznie codziennie. I miejsca jest tutaj, trzymać telefon, żeby on nie świecił w oczy, ale żeby było widać, że to i tak mało widać, bo jest, ta torebka jest w środku czarna. Tak, od najnowszej do najstarszej chyba. Jest już coś zupełnie innego, bo jak widzicie, gabaryty ma dużo, dużo większe. To jest shopper z firmy Saint Laurent. Mam tą torebkę ponad rok. W maju będą chyba 2 lata, albo w kwietniu, maju, wydaje mi się, że w maju jakoś będą 2 lata, odkąd ją mam. I do momentu, kiedy nie kupiłam tej Celine, to była moja torebka na co dzień, właśnie dlatego, że jest bardzo pojemna. Tutaj do tej torebki jeszcze w środku dołączona jest taka mała saszetka. Ja ją mam w samochodzie, bo akurat ostatnio potrzebowałam jej tam do czegoś i zapomniałam jej zabrać, leży na siedzeniu w aucie. Ona jest taka malutka na zamek, więc możecie sobie tam rzucić dokumenty albo jakieś inne rzeczy, gotówkę, nie wiem, co tam sobie chcecie. I ona jest tutaj w środku przyczepiona, więc wiecie, to jest jakby w jakiś tam sposób zabezpieczone. To się da oczywiście odczepić albo cały z paseczkiem, albo samą tą, jak widać, moja została w aucie. Torebka jest w szarym kolorze. Ja ją mam, tak jak mówiłam, prawie 2 lata. Ona jest torebką miękką. Jak widać, ta skóra nie trzyma tak sztywno kształtu, tylko wygina się. Co mi jakoś strasznie nie przeszkadza, chociaż teraz widziałam bardzo ładnego shoppera, bardzo podobnego z polskiej firmy i ona przynajmniej na zdjęciach wygląda tak, że trzyma mocno swój kształt. Po prostu taka jest, wiecie, sztywniejsza, nie jest taka miękka. Torebki jestem bardzo zadowolona. Podoba mi się w niej to, że jest totalnie dyskretna. Ona, jak widzicie, to jest właśnie to, o czym mówiłam na początku. Nie świeci nam wielkim znaczkiem, napisem albo jakimś logo. Mamy tutaj jedyny napis w sumie, w sensie znaczek marki. To jest napis tutaj, który jest bardzo malutki, do tego trochę się już wytarł, myślę, że od tego, że wiecie, tu jednak ręka cały czas szura o to. Plus jest taka tutaj przywieszka, która w moim przypadku jest teraz zasłonięta. Tutaj mamy znaczek YSL, ale to można albo mieć. Ja to lubię, tutaj sobie dynda, bo daje nam trochę ten złoty kolor, ładnie wygląda z tą szarością. Natomiast może być zasłonięte, to w ogóle można ściągnąć całe, bo to w bardzo łatwy sposób nam tutaj odchodzi. Jak nie chcecie tego mieć, można sobie to schować. Czyli tu mamy pełną dowolność. Torebka jest niezapinana, w sensie jedyny tutaj taka jedyna opcja na jej zapięcie to jest magnes tu na środku, natomiast tutaj rękę można spokojnie włożyć. Jestem z tego zakupu bardzo zadowolona. Ja ją kupiłam jakby w sklepie, więc ona, ja jestem jej pierwszą właścicielką, była nowa. I jak tak na nią patrzę, to powiem Wam, że ona również tutaj za bardzo w środku, może w jakimś jednym miejscu i tu delikatnie na rogu. Myślę, że jak na to, jak często ją noszę, ja też nie jestem jakimś takim freakiem, że nie wiem, jakąś wielką tutaj te torebki otaczam aurą, że nie można ich dotknąć i w ogóle są najważniejsze na świecie, zupełnie nie. Ma być rzecz funkcjonalna, więc ja wybaczam takie małe tutaj gdzieś ślady użytkowania, ślady miłości. W środku też jest w bardzo dobrym stanie. Wiem, że kilka z Was ją kupiło, wiem też, że się kilka dziewczyn nad nią zastanawia. Jeśli Wy jesteście jedną z nich i jeszcze cały czas się wahacie, to ja uważam, że to jest bardzo dobry zakup. One są cały czas dostępne, niestety te ceny trochę poszły do góry, natomiast kolory się gdzieś tam co jakiś czas nowe pojawiają. Ja pierwotnie chciałam kupić czarną. Bardzo się cieszę, że wybrałam finalnie taką szarość. Tej czarnej w ogóle chyba nie było w Bitkacu dostępnej. Ale cieszę się, że jest to szara torebka, nie czarna, dlatego że ona bardzo ładnie wygląda do granatowych rzeczy, do jasnych, do beży, do bieli, do czerni. To jest taka też torebka dla mnie mega uniwersalna, jeśli chodzi o pory roku, bo ona wygląda super do płaszcza, ale też do letnich stylizacji, także to jest torebka, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona. Następnie mamy maleństwo, jakoś tak skaczemy. Mała, duża, znaczy nie, w sumie mam jedną tylko dużą torbę. Polska firma, czyli Hylak, torebka, która ma ponad rok, dlatego że ja kupiłam ją w zeszłym roku, w zeszłym roku to był też prezent od siebie dla siebie z okazji urodzin, czyli kupiłam ją w grudniu, no to rok z haczykiem.
Nie pamiętam, jak ten model się nazywa, ale to jest chyba ich najmniejsza torebka, tak mi się wydaje. No i teraz tak. Nie nosiłam jej aż tak często, jak tego shoppera, natomiast na niej bardziej widać ślady użytkowania i jakby to, że była, no nie jest nowa. Po pierwsze, nie wiem, jak to się stało, czy mi coś tu spadło, czy to pan Leon na przykład wskoczył i pazurkiem zadrapał. Nie mam absolutnie mu tego za złe, no trudno, takie rzeczy się zdarzają, nie wiem, czy to się da jakoś naprawić, ale możecie zobaczyć, że tutaj, mam nadzieję, że to widać, jest takie jakby zarysowanie i też naruszona jest sama struktura tej skóry. Bardzo mi się podoba jakby właśnie wykończenie tej torebki, w sensie ten konkretny rodzaj skóry, ona się chyba nazywa struś, w sensie to nie jest krokodyl i ta torebka też nie jest taka świecąca, ona jest bardziej matowa, bo tam część torebek też jest zupełnie inne, ma wykończenie i takie są bardziej świecące. Ja zadowolona jestem jakby z tej decyzji, z tego wyboru. To jest torebka, która ma, znaczy do której mam jakby dołączony pasek, który jak widzicie nie jest przyczepiony tutaj tak jak na przykład w tej Celine, tylko on jest tak jakby bokiem tutaj trochę wsunięty. Jego można również ściągnąć, bo tą torebkę można nosić również, ja ją noszę zawsze, nigdy nie nosiłam w sumie inaczej, w ten sposób, w sensie przez ciało, ale można ją też nosić jako pasek, mając wtedy taką trochę, nie wiem, saszetkę z tej torebki, powiedzmy, jak mi się to kojarzy trochę z właśnie saszetką. Natomiast jeśli chodzi o samą torbę, to tak, te dzyndzelki tutaj, które są pozłacane, też są dosyć mocno porysowane. Ona przez to, że jest, nie wiem, czy to przez ten taki bardziej matowy, przez to bardziej matowe wykończenie skóry, jak mam ręce z czegoś, to mam wrażenie, że tutaj jest troszeczkę taka wytarta też od tego otwierania. Tylko, że ta torebka jest zamykana na magnes. Tutaj mamy magnes, który z jednej strony jest fajny, bo łatwo jakby łapie szybko, natomiast zdarzyło mi się parę razy, że ta torebka, kiedy ma trochę za dużo rzeczy, to niestety ten magnes tutaj, mimo że ona się zamyka, to jak się schylam, ona potrafi mi się coś tutaj, wiecie, rzeczy się trochę przesuną i potrafi mi się otworzyć i coś wypaść. W środku mamy dwie przegrody. Wszędzie mam gumki do włosów. To jest niesamowite. Ostatnio myślałam, że po prostu wszystkie gdzieś zgubiłam. Nie zgubiłam, tylko je chowałam po torebkach. W środku mamy tutaj dwie takie oddzielone jakby komory. Oddziela je zapinana taka tutaj kieszonka. Więc jeśli chcecie sobie tutaj coś wrzucić i zapiąć, to jest taka opcja. Ja zazwyczaj teraz noszę ją, jak gdzieś wychodzę i nie potrzebuję na przykład właśnie mieć, nie wiem, kluczy do samochodu, one są małe, ale jak nie potrzebuję mieć więcej miejsca, w sensie, wiecie, one to małe i to małe, no ale jednak porównując je, jest dosyć duża różnica, bo ta chylak jest naprawdę przy tej Celine dużo mniejsza. Można też, bo widziałam, że dziewczyny często sobie ten pasek wyciągają i tutaj dają łańcuszek. Jakby to jest fajne, że możecie z tą torebką, możecie ją jakby zmienić według własnych tam upodobań czy potrzeb. Plus też za to, że ten pasek ma tutaj regulację, więc też można sobie ją dostosować do swojego wzrostu i gabarytów. Nie wiem, dlaczego wszyscy tego nie robią. Patrz, Celine. Ale tak, ja z tej torebki jestem zadowolona, bo lubię ją i jakby nie chcę jej sprzedawać, natomiast trochę patrząc na te pozostałe moje torebki, no to ona najbardziej, po niej najbardziej widać, że jest używana. Jakby najwięcej ma jakichś takich właśnie rys, przetarć, jakichś tutaj takich, jak mówiłam, że tutaj palców trochę coś widać. One są cały czas dostępne, bardzo ładna jest ta torebka, mi się bardzo podoba w wersji brązowej skóry. Ona co prawda już jest właśnie z tej takiej świecącej, to świecące ma wykończenie, ale ładny jest ten brąz. I ostatnio widziałam w sklepie w Biedronce kobietę, która miała torebkę właśnie od chylak, którą widziałam już niejednokrotnie, taką, ją się tylko trzyma chyba tu za rączki, ale ma taką jakby falbankę, czy taką jak muszelka, trochę jest wykończona tutaj na górze, jest taka pofalowana. I jest jeszcze jedna, która mi się bardzo podoba, a to jest kopertówka, czyli coś, co w moim przypadku nie ma kompletnie racji bytu, bo ja nie za bardzo, znaczy lubię, wiecie, ja ją czasami wezmę do ręki czy pod pachę, ale mam zawsze alternatywę w postaci paska, a taka kopertówka
nie wiem, co bym miała z nią robić, jakoś tak, też nie chodzę na takie wyjścia bardzo, bardzo eleganckie, także wydaje mi się, że nie ma kompletnie to sensu, ale jest taka, która wygląda jak podusia i ona jest przepiękna, bardzo mi się ta torebka podoba, jest urocza, no ale dla mnie kompletnie jakby byłaby totalnym wybrykiem i wiem, żeby leżała większość czasu w szafie, a ja takich zakupów nie lubię. I ostatnia torebka, czyli jak trochę widać, to jest taki najlepszy czy rozmiar torebek, które ja najczęściej wybieram. Mam ją najdłużej, kilka już lat. To jest torebka z firmy Philip Lim. Nie pamiętam teraz, jak nazywa się ten model, natomiast to też jest taka torebka, na którą ja dosyć długo chorowałam i jakby znam ją od wielu, wielu lat, albo wiele lat wcześniej, zanim ją kupiłam. To jest taka torba, która ma kształt trochę podobny do tej Celine. Nazwijmy to, że one są gdzieś tam trochę zbliżone, dlatego że tutaj też te boki nam się tak, wiecie, rozszerzają. I ją tu jeszcze w ogóle można zapiąć, ona się wtedy robi taka bardziej kwadratowo-prostokątna, ale jakby ma bardziej regularny kształt. Ta torebka, no właśnie, jest ze mną kilka lat i po niej to też trochę widać, natomiast mam wrażenie, że jednak jest dalej lepiej niż z tą Hylak, mimo że ta torebka jest z takiej totalnie gładkiej skóry. Ona nie jest taka, wiecie, kropowata, tylko jest gładziusieńka, więc też większe ryzyko na jakieś zarysowania albo to, że te rysy po prostu będą bardziej widoczne. Jeśli chodzi o moją torbę, co się z nią wydarzyło? Mamy na pewno tutaj to zapięcie, które jest oczywiście nie złote, tylko pozłacane, jest porysowane od tego zapinania, bo to zapięcie nie jest tutaj najprostsze na świecie i tak trzeba czasami odpowiednio, pod odpowiednim kątem trafić i nacisnąć, żeby to wskoczyło w to odpowiednie miejsce. Więc ja zazwyczaj noszę ją rozpiętą, w sensie to po prostu sobie jest tak. Zdarza mi się, że jeśli gdzieś trochę się boję, żeby tam mi ktoś w świecie łapy nie włożył do środka, to ona na rączkach ma tutaj takie zabezpieczenie. Burczy, jakieś SMS-y, wybaczcie, zakłócenia. Natomiast to możemy sobie tutaj zapiąć, no i wtedy te rączki przynajmniej są jakby złączone, przez co tu jest trudniej się dostać. Lubię tą torebkę, to jest, jak widzicie, najjaśniejsza w mojej kolekcji. Ten kolor, on nazywał się Mushroom i dla niektórych ona jest zielona, dla mnie ona jest taka bardziej trochę jak kawa z mlekiem. To nie jest do końca moim zdaniem zieleń, przynajmniej na żywo. Ma złote te elementy, mamy tutaj to, co mi się w niej podobało i dalej podoba, to, że widoczne są te wszystkie przeszycia. Są jaśniejsze niż reszta torebki. Tutaj też mamy odpinany pasek, natomiast on już ma tą regulację. Co prawda mi tutaj co chwilę wystaje taki ogon, który ja tu zawsze próbuję jakoś wsunąć, ale niestety, matko i córko, wybaczcie, muszę to wyciszyć wszystko. Te z Was, które oglądały mojego vloga z Barcelony, to wiecie, że ona ze mną pojechała. Wtedy jeszcze nie miałam tej Celine i to był rozmiar torebki idealny. Ta Hylak byłaby za mała, bo tutaj też mieści się butelka, mała butelka wody gazowanej. W sensie, nie gazowana też się zmieści, ale chodzi mi o to, że wiecie, szukam, ale nie mam niestety żadnej małej takiej butelki, w ogóle nie mam nic do picia małego, mam tylko taką wielką, która się na bank nie zmieści, tutaj butla. Natomiast sama torebka jest naprawdę pojemna. Mamy w środku, właśnie widzę, że mam jakieś lekarstwo, kolejną gumkę do włosów, może niech tu zostanie, bilet z Casa Batlló, można może wyrzucić. Natomiast jest jedna duża komora, no i tutaj jest jedna kieszonka, która też jest zapinana na zamek, więc możemy sobie tutaj coś schować, by było bezpieczne. Z tyłu już nic tutaj więcej nie ma. Bardzo ją też lubię. Kupiłam ją na Zalando. Kiedyś pamiętam, że myślałam o tym, żeby kupić ją w takiej skórze, bardziej jak ta tutaj Celine i była w takim fuksjowym kolorze. Może teraz cieszę się, że jednak wybrałam coś bardziej stonowanego. Ją w ogóle też wtedy kupiłam na jakiejś mocnej przecenie, więc kupiłam tą torebkę dużo taniej. No i w sumie powiem Wam, że to jest wszystko, co ja w tej chwili, jeśli chodzi o torebki, mam. Każdą z nich, powiedzmy, kocham na swój sposób. Tak jak mówiłam, korzystam
z każdej. To nie jest tak, że nie wiem, coś leży i się kurzy i po prostu starzeje, tylko raczej one są w jakimś cały czas obrocie i jest jakaś rotacja. Oczywiście teraz najczęściej chodzę z tą, bo jest po prostu nowa i wiecie, jeszcze chcę się nią tak dosyć mocno nacieszyć, natomiast to nie jest tak, że reszta poszła teraz w kąt. Tak jak mówiłam wcześniej, ja raczej tego podejścia za bardzo u siebie nie lubię i staram się jakoś korzystać z rzeczy, które mam. Także każda jest trochę inna, natomiast ja każdą z nich bardzo lubię. Czy gdybym miała teraz podjąć decyzję jeszcze raz, czy jakąś bym zmieniła? Myślę, że nie. Nawet ta chylak, która tak na nią patrzy, to mnie strasznie wkurza właśnie. Najbardziej mnie w niej drażni to, że ona ma takie ślady od tych palców na tej. A to nie jest tak, że mam rękę prosto, nie wiem, z farby, podkładu czy jakiegoś talku i tą torebkę dotykam. Ten napis też się widzę trochę nawet zaczął ścierać. Przy made chyba widać, że literka D się już nam zaczyna zanikać. Więc ona najbardziej się poniszczyła w zasadzie, chociaż nie jest, jak widać, najstarsza. Natomiast to też jej wybaczam, no bo tak jak mówię, korzystam z niej, więc ciężko, trudno się dziwić, żeby... Albo trudno oczekiwać, że rzecz będzie w stanie zawsze idealnym, jeśli korzystamy z niej, nosimy i jest w różnych warunkach, w różnych sytuacjach. Linki do wszystkich tych torebek, tak jak mówiłam na początku, dam Wam w opisie. Tylko ta będzie po prostu pewnie, byście się nie zdziwiły, że pod linkiem będzie trochę inne wykończenie i pewnie inny kolor, ale tutaj jest dosyć duży wybór z tego, co pamiętam. Tak jak mówiłam, ta jest z drugiej ręki, natomiast możecie ją cały czas kupić, bo ona jest cały czas dostępna. Tego shoppera tak samo, myślę, że kolor będzie cały czas dostępny też, bo jest dosyć taki ponadczasowy, szary. Ja ją kupiłam stacjonarnie w sklepie w Witkacu, natomiast Saint Laurent jest dostępne w różnych miejscach, możecie też kupić to pośrednictwem ich strony, wiem, że wysyłka jest bardzo, bardzo szybka i tam chyba jest też największy wybór, jeśli chodzi, w sensie największa dostępność kolorów. Chylaka kupiłam stacjonarnie w Warszawie, tą kupiłam na Zalando i myślę, że tam w ogóle, jeśli byłybyście zainteresowane tym modelem, to warto jest tam polować, bo oni te ceny, jednak te torebki jakby często są w jakichś promocjach, więc można ją po prostu kupić taniej. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ciekawa jestem, czy Wy macie jakieś torebkowe marzenie. Ja tak jak mówiłam, mam jeszcze kilka takich modeli, które bym bardzo chciała mieć, ale to będzie proces. Najpierw muszę na nie po prostu zarobić najnormalniej na świecie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną te kilkanaście pewnie minut. No i mam nadzieję, że za jakiś czas, pewnie dłuższy, taki film torebkowy się ponownie pojawi. Tylko, no tak jak mówię, to na pewno nie nastąpi prędko. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!